potrzebny fachowiec? Witamy, wy nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Może to być Janek, złota rączka, Jacek, będzie pan zadowolony, Andrzej, dogadamy się. Ale... na kogo wypadnie? Ale ja mam prąd z serwisantem, w Tauronie. Nie ryzykuj. Wybierz profesjonalny serwis urządzeń w twojej firmie bez względu na ich wiek w cenie prądu. Nasi fachowcy są wszędzie tam, gdzie nasz prąd. W całej Polsce. Zadzwoń i zamów prąd z serwisantem. Z Taurona. Nie z przypadku. Restauracja Piwnice Rajców zaprasza na kulinarną przygodę. Oferujemy darmowy dowóz w godzinach 11-22 pod numerem telefonu 75 64 50 053. Z okazji nowego roku mamy dla Was niespodziankę. Zamów jedzenie do domu od poniedziałku do czwartku na kwotę minimum 40 zł, a pieczywko czosnkowe o średnicy 30 cm otrzymasz gratis. Oferta ważna do końca stycznia. Baw się razem z nami i zakochaj w naszym jedzeniu. Uzdrowisko Cieplice. Polska Grupa Uzdrowisk kontynuuje tradycję najstarszego kurortu leczniczego w Polsce, słynącego z unikalnych wód termalnych. W Uzdrowisku Cieplice wykonywanych jest około 60 rodzajów zabiegów leczniczych. W uzdrowiskowym spa prowadzone są między innymi zajęcia aquafitness, fitness, yoga i pilates. Uzdrowisko Cieplice. Polska Grupa Uzdrowisk zaprasza do skorzystania ze swojej bogatej oferty. Na pomoc bezdomnym. Tak jak żeśmy stali, tak nas wyrzucili na ten, na ulicę. Przełęcz Okraj nieodśnieżana. Może być problem taki, że będziemy zmuszeni do zamknięcia tej drogi. Schronisko czeka na remont. Bardzo byśmy chcieli, żeby radni zrozumieli ten problem. Czwartek, 7 dzień stycznia, Damian Kostka, witam Państwa. Rozpoczynamy dzisiejszy serwis informacyjny. Od wakacji pod wiaduktem w okolicach Perły Zachodu w Jeleniej Górze koczuje małżeństwo 60-latków. O tej sprawie poinformowali nas mieszkańcy. Wczoraj podjęliśmy interwencję wraz ze strażnikami miejskimi. Po kilkudziesięciominutowym rozmowom udało się w końcu przerwać tę sytuację. O smutnej historii. Z happy endem Paweł Guszała. Ta historia miała swój początek już w pierwszych miesiącach 2015 roku. Małżeństwo mieszkające przy ulicy Drzymały w mieszkaniu prywatnym na 40 metrach kwadratowych nie płaciło rachunków. Nie było ich na to stać. Z rent mężczyzny ledwo starczało na jedzenie i leki. Ta sytuacja musiała się źle skończyć. W lipcu 2015 roku komornik zlicytował ich mieszkanie. Właściciele aktualni przyszli... Kiedy oni przyszli? W maju chyba, że to jest ich mieszkanie już. Ja poprosiłam ich o jakiś dokument. To nie mieli, to tylko z sądu nam przysłali, że tego, że mieszkanie jest już ich własnością. I wy co, tak się zgodziliście, wyszliście, my opuściliście? Nie wyszli, tylko oni wyłamali drzwi, weszli, powybijali szyby, wstawili kraty, a nas, tak jak żeśmy stali, tak nas wyrzucili na ten. Na ulicę. Z całym dobytkiem? Nic nie dali nam. Wszystko założyli kłódkę, wszystko, dokumenty, wszystkie papiery, wszystko tam zostało. Nie mając gdzie iść, osiedli pod wiaduktem kolejowym w pobliżu Perły Zachodu. Latem żyło im się w miarę łatwo. Jednak z czasem temperatury zaczęły spadać, aż przyszły mrozy. Przy ognisku siedzimy, coś się ugotuje, z Alberta przynoszą obiady. Ludzie przychodzą, pomagają wam? No to małżeństwo przychodzi. Mieszka gdzieś tutaj, tak? Tak, niedaleko tu na Pekinie. Tu Państwa znamy w miarę od grudnia, od Wigilii i postanowiłem pomóc. Sytuacja tutaj jest naprawdę bardzo trudna, prawda? Jest bardzo trudna sytuacja ze względu na, chociażby na to, że oni potrzebują posiłku, nie potrzebują nic. Oni są samowystarczalni. Tylko dach nad głową, pokój z aneksem kuchennym i WC. To tylko dla nich załatwić i niech miasto coś zrobi. Proponowano im pomoc. Warunkiem była rozłąka. Nie zgodzili się.
proponowali, żeby mąż był tutaj u Alberta, a ja żebym pojechała do Wałbrzycha. Dlaczego nie zgodziliście się? Bo chcemy być razem. Strażnicy od początku tych mrozów, nawet niskich temperatur, dwa razy dziennie odwiedza to miejsce. Sprawdzamy, jak ci państwo się czują. Sporządzamy dokumentację dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Także na bieżąco ośrodek też wie, jak tu sytuacja wygląda. W trakcie nagrywania tej interwencji wraz ze strażnikami miejskimi podjęliśmy rozmowy z panią Krystyną. I co, tak chcą państwo mieszkać, żyć? No nie wiem, no. Po kilkudziesięciu minutach w końcu udało nam się namówić ją na przyjęcie pomocy. Paweł Guszała, Telewizja Dami. Mamy pozytywną odpowiedź. Pani chce jednak jechać do tego ośrodka do Wałbrzycha. Jednak na tym trudności się nie skończyły. Środa była dniem wolnym. Mimo to po wielu rozmowach telefonicznych z miejskimi urzędnikami i instytucjami udało się uruchomić pomoc dla pani Krystyny. Do specjalnego ośrodka zabrała ją Straż Miejska. Te osoby ciężko przekonać do jakiejś pomocy, do niesienia im pomocy. Twierdzą, że są samowystarczalne, także bardzo trudno przekonać do wyjazdu, do ośrodka czy do domu brata Alberta. No ale nieraz to się udaje, no i myślę, że to jest jakiś plus i że będzie lepiej tym osobom tam. Na pewno będzie to jakiś dach nad głową i będzie trochę ciepła. Z pewnością nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że kobieta od 4 stycznia żyła pod mostem sama. Jej mąż w nowy rok złamał nogę. Ten nieszczęśliwy wypadek był przyczynkiem do zmiany ich dotychczasowej sytuacji. Jednak to dopiero początek walki 60-letniego małżeństwa o powrót do normalnego życia. Nadal potrzebna jest im pomoc. Od początku roku 4,5-kilometrowy odcinek drogi na okraju nie jest odśnieżany. Jak się okazuje, powodem tej sytuacji jest spad w relacjach na linii Urząd Marszałkowski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. Wraz z nowym rokiem starostwo z Jeleniej Góry otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego 4,5-kilometrowy odcinek byłej już drogi wojewódzkiej od rozdroża Kowarskiego aż do polsko-czeskiej granicy. Otrzymaliśmy zgodnie z ustawą o drogach, która pojawiła się w ubiegłym roku, i faktycznie ta ustawa daje możliwość przekazania równorzędnego odcinka drogi, że tak powiem, piętro niżej. Czyli my otrzymaliśmy od sejmiku, uchwałą sejmiku przekazany odcinek drogi znajdujący się na terenie naszego powiatu, droga na okraj. Jednak starostwo nie otrzymało do tej pory stosownych dokumentów, które wskazywałyby, że część drogi na okraj należy już do nich. Informacje na ten temat skończyły się jedynie na tym piśmie. A to dopiero początek problemów starostwa. Ten odcinek drogi jest dla nas bardzo kłopotliwy, bo znajduje się on tak naprawdę w odległości około 12-13 kilometrów od naszego ostatniej części drogi powiatowej, którą mamy. Dlatego najprawdopodobniej wspomniany odcinek od początku roku nie jest w ogóle odśnieżany. No będzie problem, jeśli będzie śniegu dużo, a my jej nie mamy w naszym planie odśnieżania. Może być problem taki, że będziemy zmuszeni do zamknięcia tej drogi nawet. Starostwo powiatowe zamierza zwrócić się o pomoc w tej sprawie do marszałka województwa dolnośląskiego. Do tej sprawy jeszcze powrócimy. Od kilku lat co rusz pojawia się temat modernizacji schroniska dla zwierząt w Jeleniej Górze. Niestety niebawem rozpocznie się trzecia dekada funkcjonowania tej instytucji, a modernizacji jak nie było, tak i szybko chyba nie będzie. Schronisko dla małych zwierząt administrowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Powstało ono 27 lat temu i od tamtego czasu do dnia dzisiejszego nie może doczekać się większego remontu. W pierwszej kolejności staramy się wymieniać tutaj wszystkie okna i drzwi, bo to skutkuje tym, że jest cieplej w schronisku, nie ucieka nam ciepło. Do ogrzewania obiektu używamy gazu, który jest bardzo drogi, a nieszczelne okna i drzwi, które były montowane 26-8 lat temu, niestety uległy zniszczeniu, no zużyciu po prostu. Drewniane, byle jak zrobione wtedy okna, bo tak to wtedy było, nie nadają się już do użytkowania. Pomału próbujemy to wymieniać. O modernizacji schroniska mówi się od wielu lat, jednak do realizacji planów zawsze brakuje jednej podstawowej rzeczy – pieniędzy. Bardzo byśmy chcieli, żeby radni zrozumieli ten problem.
bo zawsze jest tak, że jak brakuje środków w mieście, to radni co skreślają w pierwszej kolejności, to dofinansowanie działalności schroniska. Nie potrzebujemy na bieżącą działalność, z tym sobie radzimy. Natomiast potrzebujemy na remont obiektu i myślę, że jeśli go wykonamy skutecznie i teraz, to będzie przez jeszcze długi czas służył ten obiekt nam dobrze. Schronisko funkcjonuje 24 godziny na dobę. Nie ma jednak dnia, by pracownicy nie wyjeżdżali do potrąconych zwierząt. Szczególnie, że na transport zwierząt ta instytucja ma podpisane umowy z wieloma gminami, w tym także z podwrocławskimi Kostą Łotami. To schronisko działa bardzo dobrze. Około 90% zwierząt, które tutaj trafia, znajduje nowych właścicieli. W tej chwili jest około 50 psów i 14 kotów, ale maksymalnie były takie momenty, że było tutaj nawet 150 psów. Oczywiście to za dużo. Nowością są też te adopcje przez internet i one się też cieszą zainteresowaniem. One, ale także współpraca z Niemcami z Bambergu, którzy przyjeżdżają tutaj i biorą co ciekawe psy, nie jakieś takie rasowe, super, ale bardzo często biorą psy z jakimiś defektami, chore. W miejskim budżecie na ten rok zabezpieczona została kwota 550 tysięcy złotych, jednak zgodnie z zapisem ma ona być przeznaczona wyłącznie na wydatki wynikające ze statutowych działań. Zatem póki co największy remont się nie zapowiada. Po kilkumiesięcznej sadze zapoczątkowanej przez interwencję naszej telewizji zakończył się remont muru oporowego i chodnika przy ulicy Górnej w Jeleniej Górze. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2015 roku. Na początku firmy realizujące tą inwestycję musiały rozebrać mur oporowy, ale nie cały. Rozebraliśmy tą część muru, która się sypała, przechylała i ją odbudujemy. A nawierzchnię na murze, tym, który odbudujemy i tym, który już jeszcze stoi, będzie wymieniona i będzie to nawierzchnia granitowa. Prace już się skończyły, tak więc można przejść do podsumowania. Co dokładnie zostało zrobione? Powstał projekt wykonany przez przedsiębiorstwo Syntech w kooperacji z Ecomelem, tutaj naszymi jeleniogórskimi firmami. Odbudowa muru polegała na przebudowie na długości 71 metrów długości, rozbiórce starego muru, wykonaniu fundamentów pod nowy obiekt, odbudowaniu tych murów oporowych i wykonaniu nawierzchni chodników łącznie ze stopniami. Dziwić może koszt tej inwestycji. Na przebudowę i renowację muru oporowego i chodnika przy ulicy Górnej wydano ponad 200 tysięcy złotych. Koszt całej inwestycji to jest 202 tysiące. Nie całe, tam bez kilkuset złotych. Wykonany został w technologii z kamienia. Fundamenty musiały zostać, że tak powiem, umieszczone na odpowiedniej głębokości. Ich długość na 71 metrach robi dość spore obmiarowo wartości. W związku z czym ta cena po prostu samych materiałów jest dosyć wysoka. Prace zostały odebrane w terminie do końca 2015 roku. Jednak jak się okazało, nie wszystko zostało zrobione. Nie przemalowano elementów na kolor czarny oraz nie przyspawano poręczy. Mimo to Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie widział przeciwwskazań co do prac wykonanych przy ulicy Górnej. Nadal bez żadnego zgromadzonego punktu w Superlidze Kobiet pozostają piłkarki ręczne KPR Jelenia Góra. We wtorkowym meczu podopieczny Mirosława Saneckiego uległy Zagłębiu Lubin 22-31. Piłkarki ręczne KPR Jelenia Góra do rundy rewanżowej przygotowywały się z nowym trenerem Mirosławem Saneckim, a dotychczasowa trenerka Alicja Łukasik pełni rolę w protokole drugiego trenera, choć też do jej obowiązków należy funkcja kierownika zespołu. Wracając jednak do spotkania, to pierwsze minuty wcale nie zapowiadały się na pogrom miejscowych. KPR na gole Zagłębia odpowiadał tym samym. Po kwadransie na kilkubramkowe prowadzenie wyszły jednak przyjezdne, które pierwszą odsłonę kończyły z 4 golami na plusie. Druga połowa to jednak o wiele lepsza gra lubinianek, które powiększały przewagę po każdym swoim ataku. W końcówce KPR zmniejszył jednak prowadzenie rywalek jednak na dogonienie. Zagłębia po prostu zabrakło zarówno czasu, jak i doświadczenia naszego zespołu. Tym samym 12. z rzędu porażka w miniony wtorek stała się faktem. Wynik trochę lepszy niż w pierwszej rundzie w Lubinie. Niemniej jednak w pierwszej kolejności będę miał pretensje do zawodniczek,
za niewykorzystanych w tej chwili naliczyłem 12 sytuacji 100%, z tym karnym ostatnim. Taka jakaś tendencja rzucania w nogi bramkarce. Powtarzam zawodniczkom, niekoniecznie trzeba mocno rzucić w sytuacji 100%, żeby zdobyć bramkę. Można zrobić to technicznie i one potrafią. No, zabrakło tutaj pełnej dyspozycji Oli Uzar, która gra na kontuzji. Ona mogła tutaj parę sytuacji w ważnych momentach wykorzystać i byłoby lepiej. Zespół Zagłębia do Jeleniej Góry przyjechał w okrojonym składzie. Tym samym trenerka miedziowych Bożena Karkut musiała postawić na mniej doświadczone zawodniczki. Te jednak jej nie zawiodły. Na szczęście te dziewczyny, które mogą grać w tym pierwszym noworocznym meczu, naprawdę zaprezentowały się dobrze. Myślę, że od początku fajnie graliśmy w obronie. Gdyby wszystko zostało skończone w pierwszej połowie w ataku, to pewnie wynik byłby już spokojniejszy w drugiej połowie, ale mnie cieszą te dwa punkty. Tu szczególnie chciałam podziękować i Żanie, i Kai, bo Żana tak naprawdę skończyła staw skokowy i dzisiaj to była jej próba, a Kaja skończyła właśnie leczenie po antybiotykach, więc tak naprawdę wyszła na, jak to mówię, na żywca, a bardzo rozsądnie na tym środku prowadziła grę. A kolejny mecz nasze zawodniczki rozgrywają w weekend w Koszalinie, by 16 stycznia u siebie podejmować Piotrkowiem Piotrków Trybunalski. Tą wiadomością kończymy dzisiejszy czwartkowy serwis informacyjny. Kolejny już jutro. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Jestem zdrowa. Ale wiem, że zdrowie bywa ulotne, niczym balonik. Dbam o siebie, bo nie chcę go stracić. Zdrowa dieta, aktywność fizyczna oraz unikanie alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny. Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu. Czy wnętrze Twojego domu jest gotowe na długie jesienne wieczory? Salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze zaprasza na inspirujące zakupy. Tylko u nas oryginalne firany, zasłony, ciepłe koce, pościele i narzuty na długie wieczory. Ponadto oferujemy ozdoby i dodatki, które zaaranżują Twoje wnętrze na nowo. Poczuj jesienną magię z Salonem Grena.